Tegoroczna 31. edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu to znaczące wydarzenie dla naszego regionu. W jednym miejscu spotkało się blisko 5 tysięcy gości ze świata polityki, nauki, biznesu, kultury oraz mediów. Forum Ekonomiczne od 2 lat już oficjalnie Dolny Śląsk organizuje Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Jest to największe takie spotkanie, gdzie przyjeżdżają ludzie z całego świata, głównie z Europy i z Polski. Są tutaj politycy, są samorządowcy, ale są również ekonomiści, biznesmeni, wszelkiego rodzaju media. Każdy polemizuje, każdy debatuje i zastanawia się, co można w danym momencie lepszego dla świata, dla społeczności przedstawić. Temu służy właśnie Forum Ekonomiczne. To miejsce Forum Ekonomicznego jest dla Dolnego Śląska bardzo ważne. Tak naprawdę promujemy turystykę, promujemy cały teren Sudetów. Jesteśmy przez to bardziej rozpoznawalni, ale przede wszystkim skupiamy uwagę nie tylko tutaj już Polski, Europy, ale całego świata. Każdy może poznać Karkonosze, każdy może dowiedzieć się o Śniesce, o Karpaczu, ale przede wszystkim też o całym regionie, o powiatach i całym Dolnym Śląsku. Jak postrzega Pan region Karkonoszy po okresie pandemii? Trzeba przyznać, że w trudnych czasach pandemii polski rząd zachował się jak trzeba, przede wszystkim poprzez bony turystyczne, pomoc, ulgi, wstrzymywanie rat, kredytów. To wszystko spowodowało, że dzisiaj przyjeżdżam tutaj do Karpacza i mogę właśnie obserwować pełny ruch turystyczny. Nie ma kartek na sprzedaż, nieczynne, czyli krótko mówiąc życie w Karkonoszach, w turystyce nie umarło, a powoli się odbija i jest to wielka nadzieja i dla naszego Dolnego Śląska i dla całej Polski, że właśnie turystyka, ta dziedzina ekonomiczna kraju po prostu przeszła jakoś ten trudny czas pandemii i mam nadzieję, że odbije się i wróci do pełnego rozwoju, pełnego rozkwitu. Forum to dobra okazja dla spotkania polskich i czeskich samorządowców. Proszę Państwa, trwa 31. edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu w przepięknym otoczeniu w hotelu Gołębieski w Karpaczu. Biorę czynny udział w tym wydarzeniu, będę panelistą Forum Polska-Czechy. Tematem tego forum będzie zrównoważony rozwój dla środowiska. Jest to trudny temat. Zobaczymy, jak dyskusja się potoczy. Ja przygotowałam sobie wystąpienie dotyczące czystości wód w regionie. Chodzi o to, że nie wszystkie miejscowości mają kanalizację, mają oczyszczalnie ścieków. Wiadomo, że przekłada to się później na czystość właśnie tych rzek oraz jezior. Jest również ważny temat rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych po różnych pruszywach. Na naszym terenie przeważnie jest to bazalt. Właściciele kopalni chcą zasypywać i zasypują często te wyrobiska odpadami. Są to odpady oczywiście, jak twierdzą, nie są one niebezpieczne, niemniej my jako mieszkańcy tutaj tego terenu mamy zawsze obawy, czy na pewno nie zagrozi to naszym wodom, czy te wody będzie można dalej użytkować odpowiednio, tak jak do tej pory. Oczywiście wolelibyśmy, żeby to był kierunek rekultywacji wodno-leśny, ponieważ wiadomo, że wolelibyśmy, żeby powstały tam jakieś tereny rekreacyjne, gdzie można wyjść na spacer. Natomiast właścicielom kopalni, z tego co wiem, bardziej opłaca się zasypać przywiezionym gdzieś z zagranicy, chociażby właśnie jakimiś odpadami. Proszę Państwa, to już drugi raz tutaj w Karpaczu jest takie duże forum ekonomiczne, jest bardzo dużo wydarzeń, bardzo dużo paneli, mnóstwo osób przyjechało. Dla nas to jest ważne również dlatego, że przyjechało tutaj wielu ważnych polityków, wielu ważnych przedsiębiorców, z którymi możemy się spotkać, z którymi możemy porozmawiać. Panele, debaty, spotkania, a w ich tle finalizacja wielu umów. Znaczącym wydarzeniem było podpisanie kontraktu programowego dla województwa dolnośląskiego. Jest to umowa między samorządem województwa i rządem określająca warunki przyznania naszemu regionowi funduszy unijnych na najbliższe lata.
Podpisanie dokumentu otwiera drogę do negocjacji z Komisją Europejską programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. To taki ważny dzień, w którym możemy ogłosić, że rozmowy, negocjacje strony rządowej ze stroną samorządową w sprawie podpisania kontraktu programowego, czyli właściwie w sprawie regionalnych programów w tym województwie, się zakończyły na naszym poziomie oczywiście. Jesteśmy regionem przejściowym, takich regionów jest w Polsce. My i za nami Wielkopolska. To powoduje, że zgodnie z polityką Komisji Europejskiej dofinansowanie czy finansowanie polega na wyrównywaniu szans. My już jesteśmy o ten krok wyżej jak pozostałe 14 regionów, które zaliczane są do regionów biednych. Stąd też zaproponowana kwota wynosiła 800 milionów euro. Skutek negocjacji trudnych, twardych, ale z drugiej strony też takich pełnych zrozumienia i otwartości na argumenty. Podwoiliśmy tę kwotę do kwoty 1 734 milionów euro. Jeżeli dołożymy do tego Fundusz Sprawiedliwej Transformacji 556 milionów euro, to mamy ponad 2 miliardy 200 milionów euro. I jest to porównywalne z środkami tego okresu programowania, kiedy zaliczani byliśmy do regionów biednych. Tutaj też słowa podziękowania osobom, które brały udział w negocjacjach, bo już mnie brał marszałek Macko, ale również nieobecny dzisiaj marszałek Tymoteusz Myrda. Słowa podziękowania też, jeżeli chodzi o dyrektorów naszych departamentów, Departamentu Rozwoju, ale i Departamentu Funduszy Europejskich, bo ten merytoryczny wsad oni przygotowywali. To była rzecz nieoceniona. Niezwykle ważny jest dzisiejszy dzień, kiedy podpisujemy kontrakt programowy z rządem. Jestem głęboko przekonany, że spowoduje też przyspieszenie i zakończenie negocjacji z Komisją Europejską. Jesteśmy już po konsultacjach i jestem głęboko przekonany, że te podpisy lada moment też złożymy. Głównym celem, tu już o tych celach była mowa, jest utrzymanie dynamiki rozwoju województwa dolnośląskiego, regionu dolnośląskiego jako lidera zmian, lidera rozwoju gospodarczego w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. Ja zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby w momencie, kiedy regiony przechodzą do wyższej kategorii, czyli z biednych do przejściowych do bogatych, żeby odbywało się to w sposób liniowy, a nie skokowy. I tu właśnie mamy z tym do czynienia. Jeżeli popatrzymy też na dynamikę rozwoju, jeszcze w momencie, kiedy konstruowaliśmy ten nasz regionalny program operacyjny, zwany Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, średnia PKB na głowę mieszkańca była 77%. Według ostatnich badań z lutego tego roku już jest 84%. To świadczy o tym, że te środki unijne, ale również te inne inwestycje rządowe i samorządowe na terenie Dolnego Śląska, one są celowe i powodują tak dynamiczny rozwój. To chciałbym zapewnić Dolnoślązaków o tym, że te środki będą wykorzystywane efektywnie, racjonalnie i będziemy starać się to tempo rozwoju utrzymać. Główne, bo tych projektów, które znajdują się w kontrakcie terytorialnym, jest z imienia i nazwiska 46. Natomiast te takie sztandarowe, to o tym pan minister Dworczyk mówił, rewitalizacja linii kolejowych, cyklostrada, ale i również inwestycje w służbie zdrowia, inwestycje również w narzędzia do tego, żeby rozwijać ten kapitał ludzki. Jeszcze raz tym wszystkim, którzy brali udział w negocjacjach, ale również stronie rządowej, na ręce pana ministra Budy serdecznie dziękuję
A nam Dolnoślązakom gratuluję, że mamy tak wysoki budżet i takie środki z Unii Europejskiej.